Cześć, moje pomidory siane 15 lutego już urosły, korzenie im wystają pełen, więc nadeszła pora, żeby je przesadzić pojedynczo do większych pojemników. Ja użyję takich jednorazowych kubeczków, w których zrobię dziurki najpierw. Rozgrzewam metalowy pręt nad gazem. Kiedy jest już dostatecznie gorący, po prostu robię kilka dziurek. Wyjmuję delikatnie sadzonki z pojemnika. Uważając, aby nie uszkodzić łodyżek. I zawsze pamiętam o tym, aby trzymać taką małą sadzonkę za liść, nie za łodygę, ponieważ liść nowy urośnie, a jeżeli uszkodzimy łodygę, to niestety sadzonka będzie do wyrzucenia. Ponieważ moje pomidorki są troszkę wyciągnięte, będę starała się je posadzić, żeby wystawały tylko liście. Ponieważ pomidor ma taką cechę, że jest w stanie wypuścić korzenie z łodygi. Jeżeli macie sadzonki wyciągnięte, to w ten sposób możemy z tym problemem sobie poradzić. I tak przesadzony, przepikowany pomidorek wędruje znowu na parapet. Ponieważ na dworze leje, a poza tym jest już ciemno, postanowiłam pokazać Wam w mojej kuchni, jak sadzę ziemniaki w torbach plastikowych. To są moje ziemniaki, które od końca stycznia stały sobie na parapecie w celu takim, żeby wypuściły te kiełki, żeby po prostu przyspieszyło to tak jakby ich wzrost po posadzeniu. To jest w Anglii bardzo popularna metoda, nazywa się cheating. Chodzi o to właśnie, żeby wyrosły takie zielone jakby kiełki, nie białe, blade i wydłużone, tylko takie fajne. I moje ziemniaki będę sadzić w takich torbach. To są specjalne torby przeznaczone do sadzenia ziemniaków. Mają dziurki w dnie i mają dziurki tu z boku do odpływu wody. Na początku na dno sypiemy trochę kompostu. Dodajemy także nawóz do ziemniaków. Ten akurat jest ekologiczny nawóz do ziemniaków, ponieważ ziemniaki są roślinami bardzo wymagającymi, jeśli chodzi o nawozy. Przed i torby zwijamy, dodajemy trochę nawozu. Kompostu jest około 10 cm na dnie. Mieszamy dokładnie z kompostem i do jednego takiego worka wkładamy 3 ziemniaczki tymi kiełkami do góry. Jeżeli będziecie mieli ochotę zrobić coś takiego w domu, to zawsze stawiajcie ziemniaki tym końcem, który ma takie jakby wgłębienia do góry. To jest koniec, z którego wyrastają te kiełki. A tutaj jest taki jakby pępek. W tym miejscu ziemniak był przyczepiony do swojego rodzica. I tu raczej nie wyrastają takie kiełki. I następnie przysypujemy ziemniaki znowu ziemią. Następnie upewniamy się, że nasze ziemniaki są codziennie podlewane. I czekamy, kiedy te listki przebiją się na powierzchnię i wtedy znowu będziemy musieli je przysypać
ziemią. To jest taka metoda. Oczywiście o tej porze roku prawdopodobnie nie będziemy musieli codziennie ich podlewać, ale jeśli zrobi się cieplej, to wtedy na pewno tak. Możemy tu dorzucić także trochę obornika, jeśli mamy. I oczywiście, jeżeli jest zimno, musimy chronić ziemniaki przed mrozem. Ja je przykryję włókniną i będę trzymać te worki pod folią, w namiocie foliowym. Także nie na zewnątrz o tej porze roku. Następnie posieję marchewkę w tym wiaderku. Na dnie są wywiercone dziurki. To jest najtańsze wiadro, jakie udało mi się znaleźć. Kosztowało 1,70 funta. I w tym wiaderku posieję marchewkę. Mam nasiona marchwi, która się nazywa Sugar Snacks F1. I podobno jest to bardzo słodka odmiana, która się nadaje do uprawiania w pojemnikach. Więc do tego wiaderka nasypię sobie kompostu. Do uprawiania marchewki potrzebujemy pojemniki, które są głębokie, żeby po prostu korzeń marchewki miał miejsce do rośnięcia. Kompost troszkę zwilżamy. Mój kompost już był wilgotny, ale jeszcze troszkę go podleję. I jeżeli normalnie staramy się siać marchew dosyć rzadko, to przy siewie w pojemnikach hura, nie musimy siać rzadko, możemy siać sobie gęsto. I po prostu nie w rządkach, tylko taką metodą rzutową siejemy marchewkę. Oczywiście nie przesadzamy z tą gęstością. I następnie przysypujemy lekko kompostem. I także nie wystawiamy na dwór naszego pojemnika. Staramy się go trzymać w temperaturze dodatniej. Moje wiaderko pójdzie pod folię i pod włókninę. Przynajmniej na razie. W następnych filmikach pokażę Wam, co z tego wyrosło.